Witam kibiców wszystkich mojej hodowli. Mamy dzisiaj niedzielę, 9 września. Gąbki puszczone z miejscowości Myszków o godzinie 8:00. Troszkęśmy poczekali, bo tam mgiełka była, jak i po całej trasie, także w tej chwili mamy godzinę 9:00. Taka delikatna mgła jeszcze u nas jest, ale tam po trasie większą część trasy mają lepszą pogodę niż tu u nas, tam już raczej w ogóle mgły nie ma. Wiaterek delikatnie w ogonek, ale słaby raczej. Gąbki podeszły bardzo ładnie, całym stadem prawdopodobnie w jeden kierunek, z tego co nam potwierdzający i konwojenci mówili. Także nawet się nie oglądnęli, a głębi już nie było. Także fajnie, zapowiada się fajny lot, tak mi się wydaje. 46 sztuk zakoszowałem, jeden gołąbek zginął niestety, także jednego mam mniej. Lot tamten był taki sobie, ogólnie gołąbki miały podwiater, ale poszły jakoś bokiem, moja sekcja odbiła bardzo słabo, tylko ja załapałem serię z mojej sekcji. Z 47 zakoszowanych 31 konkursów, szpicy nie było praktycznie w ogóle, lot taki słabszy, można powiedzieć. Szósta i siódma seria chyba na oddział, także bez rewelacji, no ale tak to nieraz jest. Koledzy też jeżdżą, szykują, dbają, no i gąbki też lecą. Konkurencja co roku jest coraz to mocniejsza. Mam nadzieję, że i moje filmiki tym się troszkę przyczyniły. Troszkę chłopaków podbudowałem tematami. Troszkę podglądnęli, zobaczyli jak to u mnie wygląda i starają się równać, no, tylko się cieszyć, że atmosfera jest dobra i konkurencja się wzmacnia. Także czekamy na gołąbki, myślę, że około 2 godziny lotu, dwie pewnie coś, około godziny 10, myślę, że pewnie pierwsze siadać. Postaramy się je nagrać. A w gołębniku lotowym wielkie klucie. Ja łączyłem troszkę później gąbki. Chciałem, żeby sobie odpoczęły troszkę dłużej po tym sezonie. Także i tak wyszło, że praktycznie wszystkie pary mają mutki. Większość ma nawet po dwa mutki, po tych najlepszych, co mi super latały, wszystkie mają po dwa. Troszkę jest podkładane pod te gąbki, co tam troszkę sobie leciały, tam co miały po 7, po 6 konkursów. Zależy jakie, wiadomo, jakie te konkursy były. No, ale praktycznie wszystkie mają, no nie ma tak, że po którejś parze wyrzuciłem wszystkie jajka, czy tam, bo były słabe, bo takie gołębie u mnie nie zostają, zostały tylko praktycznie najlepsze. Także będzie tych mutków troszkę. Większość praktycznie mam zamówione młodych, ale myślę, że jakby ktoś tam jeszcze bardzo chciał ode mnie mutki, to myślę, że jeszcze można byłoby przedzwonić, bo planowałem, że będzie trochę mniej, także myślę, że około 20 sztuk będzie więcej niż było planowane. Także jakby ktoś się w miarę jeszcze szybko decydował i chciał młode ode mnie, to jeszcze można zadzwonić. Numer telefonu jest podany na mojej stronie internetowej, także zapraszam. A w tej chwili pogoda coraz ładniejsza, u nas pochmurno, ale słonko daje radę, przebija się. Czekamy na gąbki. No pięknie. Dziś to mi się podoba. Nie wiem ile siadło, ale chyba około 15 sztuk. Tak fajnie leciały skupione centralnie z kierunku dzisiaj. Godzina na zegarku moim 10:19. Mi się wydaje, że uderzenie dzisiaj było super. No ale jeszcze nic nie leciało. Może dzisiaj będzie szpica. Zobaczymy. Ciekawe ile tam seryjnych siadło. Zaraz popatrzymy do zegara. Na razie kompletnie na niebie cisza. Widzę, że się urwały pięknie, bo wleciały w takiej prędkości, że nie było szans na reakcję nawet. Nie zdążyłem tego momentu nawet ująć. Zapatrz na kamerze. Myślę, że jest dobrze, a może nawet i bardzo dobrze. Zobaczymy za paręnaście minut.
No, muszę przyznać, że takiego czegoś już dawno już nie miałem. Dyszka się urwała. Pięknie z kierunku. Zdawało się, że zaraz się posypią jeden po drugim. A tu kapanina. Dosłownie kapanina. Po jednej sztuce. No i z wszystkich stron w sumie. I teraz go on przyleciał, ale nawet nie chce wylądować. Jakiś dziwnie wystraszony. Dach go widzę parzy. No jest. Coś się musiało wydarzyć, ale... No, sezon jest bardzo, bardzo dziwny. Teraz się nie. Niektóre oddziały już zakończyły loty. Oj, teraz proszę bardzo. Popatrzcie się. Popatrzcie się. To jest nieprawdopodobne. To jest zawsze nieprawdopodobne. Jak lotuje, czegoś takiego nie miałem. Szok. Dosłownie w szoku jestem. 20. minut miała tamta grupka wyprzedzenia nad tą grupką. Nie wiem, ile teraz siadło, ale pewnie koło blisko 20 gołębi naraz. No i tak gołębi przyleciała z kierunku. No to czyli co? Tamte miały jakieś turbo dopalenie, że odskoczyły od tej całej bandy, no ale nic kompletnie nie leci, no nic. W ogóle na niebie nie widzę gołębi. Gdzie to 20 minut się włóczyło? Niby leciały centralnie tak samo z kierunku. No nie mam pojęcia dosłownie. Ciężko mi to coś na ten temat powiedzieć. Gołębi widać super przygotowane, bo tak mi się wydaje, koło domu super trenowały. Mocne, zdrowe. Taką przewagę tamte zrobiły, no to dosłownie. Może coś koledzy w komentarzach napiszą, no bo ja nie za bardzo mam głowę dzisiaj w tym temacie. Na lota mody taką przewagę zrobić jedna grupa na drugą, to sobie to jest przepaść. Czekaj, jak to na liście wyjdzie, ale chyba nie będzie za dobrze. No, te 10 pierwszych może być w szpicy, ale te po tylu minutach, no przecież koledzy na pewno sporo głębi już nabili, tak mi się wydaje. No. Także będziemy czekali na listę. No nic, czekamy na kolejne. Zaraz zobaczymy, czy jest seria. Mam nadzieję, że chyba jest. No i dalej kapanina. Tak sobie siadamy teraz po jednym. Siada jedna banda 10, druga 20. Tak po jednym. Brakuje jeszcze chyba 7 sztuk. Z 46, także. Nie brakuje dużo, ale czasami będzie na pewno słabo, bo to taka duża różnica między pierwszą grupką a drugą to jest przepaść dosłownie, także nie ma co liczyć na jakieś dobre wyniki, mi się wydaje, na liście. Bo to musiałaby konkurencja chyba spać, żeby dać szansę w takiej dużej dziurze, żeby u nich nic nie leciało, u mnie siadały, także byłoby to bardzo, bardzo słabe. Także nic, no walczymy dalej. Za tydzień mamy ten sam lot z tej samej miejscowości myszków. Byłby to trzeci lot, dzisiaj był drugi. No i później w planie jeszcze mamy jedną dwusetkę, 240 z Dobrodzienia, no i na finał 300 parę kilometrów z Oleśnicy. Bardzo rzadko ten lot odbywamy w moim oddziele. Zawsze jakoś tak wychodzi, że nie za bardzo są chętni na taki ostatni lot, bo to jest lot zaliczany tylko do mistrzostw oddziału. Do mistrzostw Polski tylko 4 może być. Także w kilometrach się mieścimy z tych 4 lotów, ale ten piąty zawsze dajemy, aby sezon był udany, lekki, a gołębi dużo było, no to wtedy jeszcze jak są chętni, to taki lot odbywamy 300-kowy. Także zobaczymy, może akurat się uda w tym sezonie odbyć. Pogoda na wrzesień, z tego co zapowiadają na długoplanowych, zapowiadają bardzo przyzwoicie, dość ciepło, bez jakichś tam większych opadów, deszczu podobno. Także jest szansa, że w tym roku plan wykonamy.
No i tak, tutaj jeszcze mogę więcej powiedzieć. No. Gołąbki zdrowe na pewno, nic im nie dolega. Koło domu chodzą bardzo fajnie, trenują super. Ważne jest, że nie ma jako tako strat, no, nie giną, wracają. Z tego co się słyszy tam u kolegów, to aż ciary przechodzą. Po takich informacjach jak się dostaje, że od oddziału nie skończyli limitu nawet w dzień lotu. Garstka tylko ptaków wróciła, no to dosłownie aż się odechciałało wtedy lotowania. Jakby tak się trafiło u nas. Odpukać. Mam nadzieję, że damy rady. Także telenowela dalej się kręci. Dziękuję za oglądalność i pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.